Cześć, witajcie. Dzisiaj postanowiłam pójść na spacerek. Może coś wam od razu opowiem. Mam nadzieję, że za bardzo wiatru nie słychać, bo wieje dziś. Czapeczka musi być. Chłodno, ale uszy mi marzną i mam właśnie czapeczkę. Co chciałam wam opowiedzieć? Opowiedzieć wam właśnie o tym, jak z tym reumatyzmem jest. Nie wszystko da się opowiedzieć tak na raz, więc dziś opowiem wam, jak to jest, więc jak z nim walczę. Od półtora tygodnia mnie bardzo połamało. Dwa dni temu było fatalnie, wczoraj było trochę lepiej. Miałam nadzieję, że mi przechodzi. Jak widzicie, piękne słońce jest za mną, świeci. Więc jak to reumatycznie bywa, człowiek sobie pomyślał, że przejdzie. Okazało się, że nie przechodzi. Budzę się potwornie zmęczona, obolała, jakby mnie przejechał walec. Wszystkie mięśnie mnie po prostu bardzo mocno bolą. I jest to na tyle upierdliwe, że uniemożliwia mi poranne jakieś takie robienie normalnych, zwykłych czynności. Więc wstaję rano, robię herbatkę, siadam na sofie, oglądam telewizję. Wtedy ogarnia mnie leń i tak naprawdę siedzi leń cały dzień na tej kanapie i nie robi nic. Znaczy robi, bo robię na szydełku, ale się okazało, że właśnie od robienia na szydełku zaczęły mnie reumatycznie boleć palce lewej dłoni. Nie prawej, tylko lewej, właśnie od trzymania tego wszystkiego, jak robię to. No i postanowiłam, że trzeba coś z tym zrobić. Trzeba po prostu dupę ruszyć, wyjść, przejść się, a nie tylko zejść na parking, wsiąść do samochodu i pojechać i taki spacerek islandzki sobie zrobić. Spacerek musi być porządny, trzeba się przejść, więc właśnie dlatego maszeruję do sklepu rybnego po rybkę. Zobaczymy, czy mają rybkę, ponieważ kwoty rybne się wykończyły. Jest koniec sierpnia i nowe kwoty zaczynają się we wrześniu. Kwota to jest coś, co po prostu jest limit połowu na dany rok. I niby Islandia taka pełna ryby by się wydawało, tak naprawdę tutaj tych gatunków aż tyle nie ma. I jak kończy się kwota, niestety jest wszystko wyłowione, to sierpień na ogół taki jest średni lub biedny. Ale chciałam wam jeszcze powiedzieć właśnie o tym, że robiłam ostatnio gołąbki. Pytaliście się mnie tutaj o różne przepisy i tak dalej. Powiem wam, że mam tak ciemne światło, ciężko po prostu mi się nagrywa w domu. Robią się teraz miesiące zimowe. Chciałabym kupić taką lampę, na razie mnie na nią nie stać. Lampa kosztuje prawie 2000 zł. Która po prostu pomogłaby mi oświetlenie inne zrobić. Co wam powiem, robiłam właśnie te gołąbki i takie wspaniałe przepisy są na internecie i wszędzie cudują ludzie, naprawdę wydziwiają. I ja się nabrałam, bo zrobiłam gołąbki w liściach z winogron i niby pomysł wspaniały, te liście bardzo zdrowe są, mają różne właściwości, pewnie moce uzdrawiające również, ale się szybko okazało, że to, co było w środku gołąbka, było bardzo dobre, a liść po prostu, miałam wrażenie, jakbym podeszła do krzaka i zerwała tego liścia i go po prostu jadła. Był twardy, lekko goryczkowaty, ogólnie zepsuł mi smak. Więc dziś będę znowu robić gołąbki, ponieważ bardzo mam ochotę. No, tam trochę wiało, więc wyłączyłam się. Jak widzieliście, pogoda jest wspaniała, morze jest ciemno niebieskie, takie sztormowe, wiaterek się zaczyna. No i co chciałam powiedzieć o tych gołąbkach, to, że po prostu, może nie o samych gołąbkach, o tych przepisach bardziej z internetu, nabrałam się który raz, że coś wyjdzie fantastycznie i w ogóle będzie super.
A się okazuje końcem końców, że wcale tak nie jest. Ludzie się lubią lansować, jak wszyscy o tym wiemy. I moim zdaniem coraz więcej jest takich wymyślonych udziwnień, które tak naprawdę do niczego się nie nadają. I trzeba bardzo uważać, żeby widzieć, że coś jest naprawdę sprawdzone. Może komuś smakuje to w tych, jak to się nazywa, liściach winogron. Mi osobiście nie smakowało. Zobaczcie, jaki piękny widok jest przede mną. Jest islandzka, prawie złota jesień. Piękne jarzębiny. Już można by z nich robić korale. Albo tak, taki zrobić sobie na stół. Jakiś taki, chciałam powiedzieć wieniec, ale może nie wieniec, co po prostu taki stroik. O, taki jesienny, piękny stroik. Może by trzeba było pomyśleć. Kiedyś próbowałam jarzębiny ugotować i zrobić z nich drzemi. Tam, zobaczcie, też pełno tych jarzębin. Przepięknie jest. Ugotować te jarzębiny, ale wam powiem, wyszły po prostu strasznie gorzkie. Podać muszą być przemrożone. Były w zamrażarce, ale niestety nie było to smaczne. Piękne jarzębiny, naprawdę jest przepięknie dzisiaj, jak widzicie drzewo. Słońce jeszcze ma troszeczkę ciepła, czuć, ale niestety tak tu jest, że ten zimny, taki arktyczny wiatr, który właśnie teraz dociera do Islandii, psuje wszystko. I mimo, że czuć, że jeszcze by się posiedziało na słoneczku, to on bardzo chłodzi. A ja się cieszę, że wyszłam, idę na ten spacer, już tak wiecie, idę, bo idę, jeszcze nie jest źle, bywało dużo gorzej, ale jest to właśnie bardzo ważne w przypadku reumatyzmu, ruszać się i chyba nie muszę tego nikomu specjalnie tłumaczyć, dlaczego. Po prostu człowiek, ciało nam rdzewieje, jak ja to mówię, i jeżeli my tak zardzewiejemy na tej sofie, to niestety później jest ciężko powrócić do formy. Pojawiają się zadyszki, zmęczenia, bóle i no i po prostu na pewno trzeba robić dziennie ileś kilometrów, i jeżeli się ich nie robi, wiadomo, na pierwszy dzień się 10 kilometrów nie stuknie, ale chociażby wyjść z domu na ten kilometr, to jest bardzo ważny kilometr. Także ci wszyscy, którzy mnie oglądacie i nie robicie tego i nagle po tym filmie stwierdzicie, kurczę, idę się przejść, to napiszcie mi w komentarzu, że wyszliście z domu, że mieliście fajny spacer, że udało wam się pokonać właśnie te przeciwności, żeby wyjść, żeby być zadowolonym i żeby cieszyć się życiem. Słuchajcie, życie jest krótkie i bardzo szybko mija i trzeba z niego skorzystać tyle, ile się da, wziąć i po prostu cieszyć się. I to jest chyba najważniejsze, nie patrzeć na to, co inni mówią, jak nas traktują. Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, omijajcie takie złe energie, bo nie warto się po prostu denerwować i psuć sobie humor. No, także kochani, ja się z wami żegnam. Idę dalej na ten mój spacer, pokoncentruję się, pomacham sobie obiema rękoma, żeby mnie kark nie bolał. Pooglądam właśnie jeszcze te jarzębiny. No, te jarzębiny są cudowne. Subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, piszcie komentarze, łapka w górę. Pozdrawiam was, na razie, cześć!